Dzisiaj gościem magazynu Fighter Sebastian Kotwica. Witam, Sebastian. Witam, cześć. Sebastian, 19 marca twoja druga walka dla organizacji FEN, rywal Bartłomiej Kopera. Standardowe pytanie, co możesz powiedzieć o swoim przeciwniku? Co mogę powiedzieć? No jest tutaj rozszyfrowany przez moich trenerów, to wprawdzie to oni wiedzą niż ja. Widziałem te jego walki, aczkolwiek im zostawiłem tutaj to do rozpracowania. Ufam im, że dobrze to zrobią, że przygotowują mnie konkretnie pod niego, pod jego akcje, pod te jego mocne strony i te słabe strony też będę chciał jego wykorzystać. Jak byś porównał tego przeciwnika do swoich poprzednich rywali? No nie porównywałem sobie tak jeszcze, porównywając chyba do tego przeciwnika, z którym walczyłem w Kraśniku, to mają zbliżone rekordy i odnośnie ilości walk. No na pewno jest to jeden z mocniejszych przeciwników, do których się spotkałem w oktagonie, aczkolwiek na ten moment też jestem ja lepiej przygotowany niż do tych wcześniejszych, więc to myślę, że będzie dla mnie na plus. Jak z wagą? Będziesz systematycznie zbijał, czy szykujesz się na ostatni tydzień i zrzutka 10 kg? No, już powoli schodzę z tego swojego wędzioła. Nie no, śmieję się. Powoli zaczynam schodzić z wagi, już mam 8 kg, było 10, 8, później będzie 6, 4 i ta czwórka będzie najgorsza, już będzie... Oczy mi trochę tak się zapadną, aczkolwiek te 4 kilo będzie najcięższe, aczkolwiek jestem przygotowany na to, wiem, że tak będzie i trzeba z tym się przemęczyć, przeżyć i zregenerować przez noc i na drugi dzień dać ogień. Dowiedziałem się z pewnych źródeł, że zmieniłeś teraz współlokatora i mieszkasz ze swoim kolegą z Federacji FEN, Albertem Odzimkowskim. Jest to specjalnie pytanie od twojego menadżera Kamila Zawarskiego. Jak się dzielicie ze zmywaniem naczyń? Kto sprząta w jakie dni? Jak sobie radzicie? No jest w domu, jest bardzo śmiesznie, bardzo ciekawie. Wiadomo, że między treningami to jest tam chwila tam jakieś świrowania i później jest drzemka. Zawsze sobie jak takie susełki zawijamy się pod kołderkiem między treningami i sobie śpimy. Ale ogólnie wieczorami jest bardzo śmiesznie. Z tymi obowiązkami jakoś się tam dzielimy. Ostatnio Albert nas zostawił bałaganu. Mogę tutaj naskarżyć do wszystkich, że nie posprząta po sobie, nie pomył naczyń. Ale to w formie tak koleżeństwa jest to tak, że jak nie zrobi tego teraz, to zrobi to później. Także dobrze nam się mieszka, dobrze współpracuje. Fajne jest to, że jeden drugiego podciąga podczas treningu, we dwóch sobie planujemy, wymieniamy się doświadczeniami, to też jest bardzo ważne, bo mało jest osób u nas w klubie, które aż tak mocno trenują jak ja z Albertem, więc dobrze się razem dobraliśmy i razem siebie podciągamy i sobie pomagamy. Byłeś niedawno w Indiach, jakbyś mógł coś więcej opowiedzieć o tej twojej filmowej przygodzie? Tak zwana indyjska przygoda, byłem tam 4 dni, co prawda miałem być 6 dni. Byłem tylko na planie filmowym przez 2 dni z tych 4, także nie za długo będę w tym filmie. Na ten film zapraszam wszystkich, będzie dopiero chyba 16 grudnia tego roku w kinach, również w Polsce, także fajna przygoda, bo nie byłem jeszcze w Indiach, trzeba było tam uważać na kilka rzeczy, aczkolwiek fajne mi się kojarzą uczucia z tym, fajne takie odnoszę. No i co, czekamy na film, myślę, że będzie spoko. Jak będę 3 sekundy lub 5 na tym filmie, to spoko sekund. Ale zdradź jeszcze może, kogo zagrałeś? No grałem, do roli się szykowałem całe życie, czyli grałem zapaśnika. Odgrywaliśmy dokładnie scenę z Olimpiady w Seulu w 1988, właśnie tam w finale. Ja grałem Rosjanina, kolega, z którym walczyłem, grał Amerykańca. Akurat kolega, z którym walczyłem, to był właśnie z Londynu przyleciał i zamaskowali mojego orzełka. To stałem tam z zaciśniętymi zębami, jak i maskowali tego orzełka, no aczkolwiek założyli mi kostiumik i tam robiłem pod postacią Rosjanina te zapasy. No zobaczymy jak to wszystko wypali. No to dziękuję za wywiad, spasiba. Dziękuję. Gościem magazynu Fighter Jan Błachowicz. Witam, Janek. Cześć, uszanowanie, kłaniam się. 10 kwietnia. Jak bardzo mocno myślisz już o tej dacie i o tej walce z Pokrajacem w Chorwacji? Wiesz co, no zbliża się nieuniknionie, więc czekam na nią bardzo. Plan rozpisany jest co do samej walki, także wiem, co będę robił przez najbliższy okres. No także czekam, nie mogę się doczekać, tak, bo jakby ta chęć walki wróciła dużo szybciej niż się spodziewałem i no już nie mogę doczekać, kiedy zacznie się znowu na wszystko dziać. Czy po tym powrocie do Warszawy, jak sobie wszystko myślałeś, planowałeś, że tak ma być, wszystko jest zgodnie z twoim planem? Tak, wróciłem na te
dobre tory mentalnie, treningi sprawiają mi przyjemność, układają się, wychodzą, także jest bardzo dobrze. Czy do czasu tego pojedynku w Chorwacji spędzisz go w S4, czy gdzieś pojedziesz posparować? Tak, na pewno 90% to będzie S4. Mamy jakieś tam w planach sparingi, ale typowo po Polsce, raczej nie planuję wyjazdów za granicę, nie do tej walki. Chociaż jeszcze trochę czasu i wszystko może ulec jakiejś tam delikatnej zmianie, ale raczej wszystko będzie tutaj na miejscu robione. Widzisz jakieś podobieństwa pomiędzy tą sytuacją, że walczysz z lokalnym bohaterem w Chorwacji, a ze swoim debiutem szwedzkim, kiedy rozjechałeś Latifiego? No, mam nadzieję, że będzie podobna sytuacja, tak? Tylko takie podobieństwo i taką wizualizację sobie tworzę. A ty jak ty w ogóle przywiązujesz wagę do tych zawodników, czy skupiasz się na wykonaniu swojego planu treningowego i to, co ci powie trener? No tak, wiadomo, no, oglądamy zawodnika, tak, przeciwnika, z którym się będziemy mierzyć i układamy trening pod niego i staramy się wykonać ten plan. Tak samo sparing partnerzy imitują jak najbardziej, staramy się załatwić takich, którzy by przypominali stylem walki, albo ci, którzy są na miejscu, zostali też starają się go naśladować, żeby to było jak najbardziej realne. I, no i nie mogę nie myśleć o swoim przeciwniku, ale głównie też myślę o tym, żeby te założenia taktyczne, które robię na treningu, żeby później włożyć w walce. Zapytam cię jeszcze o twój narożnik. Kto będzie w tym narożniku w Chorwacji? No na pewno Piotr Jeleniewski, Kamil Umiński i chyba Daniel Mielańczuk. Zobaczymy. Bo jeszcze jak wracałeś do Warszawy, to mówiłeś, że być może będziesz trenował stójkę z Różalem. Było to, czy nie było? Nie możemy się zgrać, tak? Nie pasuje nam czas, lokalizacja i tak tutaj bardziej w tym kierunku, to nie możemy po prostu się dograć. Może głupie pytanie, ale jakie masz przeczucie przed tym pojedynkiem? Nie dopuszczam żadnej innej myśli jak zwycięstwo. I chyba przed czasem. I tego ci życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.